Dzień dobry. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. To jest trzecia część filmu o trudnościach, problemach, ustecznieniach, oporach i przykrościach w procesie terapii, autoterapii czy w ogóle rozwoju osobistego. Jeszcze bardziej niż zwykle nie będę patrzyła w kamerę, ponieważ jest bardzo mokro, a tutaj jest glina. A ja idę właśnie do samochodu Bęki po wapno, bo mnie jakieś uczulenie dopadło, więc żeby się nie wyrąbać, to będę patrzyła na ziemię. Chleb Fundacji Przemocnie. Kolejny powód, dla którego jest ciężko. Ja tego na sobie nie doświadczyłam. Może minimalnie kiedyś coś takiego przechodziło mi przez głowę. Natomiast doświadczyłam tego w pracy z moimi klientami niezwykle często. To jest obawa przed tym, że jeśli wyzbędę się skryptów DDA, jeśli przejdę terapię, jeśli się wyleczę, to nie będę sobą, łamane na nie wiadomo kim będę. Może się okazać, że jestem jakimś na przykład kompletnie nienormalnym i złym człowiekiem. Sofizmat, hak na mózg, piękny, świetny i rewelacyjny. I faktycznie bardzo powstrzymujący przed zmianą. I kompletnie bzdurny oczywiście, nieprawdziwy. Rousseau twierdził bardzo bezsensownie, że rodzimy się dobrzy, zupełnie dobrzy. Miał koncepcję szlachetnego dzikusa i twierdził, że tylko kultura nas spacza i wypacza. Więc po prostu hodujmy dzieci na drzewach jak małpy, tak w uproszczeniu, a świat się stanie znowu rajem. Jak ktoś trochę ma pojęcie o Rousseau, to wie, że ten człowiek był nienormalny. Jego dzieci chowały się z matką i chyba też w przytułku. Takim był dobrym ojcem, ale jakiegoś tam dzikusa faktycznie sobie na tym drzewie hodował. Efekt był taki, że z dzikusem później były straszne problemy. Kondycją fatalną, właśnie weszłam 100 metrów pod górkę. Nigdy nie będę chyba dobrej kondycji. Opozycyjną filozofię do filozofii Rousseau miał Thomas Hobbes, który z kolei mówił, że człowiek człowiekowi wilkiem i że mrok mamy w sobie przeogromny. I jeśli nie nałożymy pewnego kagańca, to będzie fatalnie. Mówił też, że każdy człowiek, a w zasadzie każda istota, jest przede wszystkim egoistą. I tu już ciężko się z Hobbesem nie zgodzić. Zresztą Hobbes nie miał też takiego fatalnego braku sensownych dokonań jak Rousseau.
Rousseau pisał piękne utopie. W praktyce tego pedagogika była nic nie warta. Hobbes też był filozofem. Nie testował swoich tez. On je wyciągał z kolei z doświadczenia. Takich dylematów pomiędzy naturą a kulturą, im bliżej naszych czasów, tym więcej ludzkość i nasi najmądrzejsi przedstawiciele mieli. I mamy na przykład później Freuda, który mówił, że kultura jest źródłem cierpień, ale koniecznym do tego, by w ogóle naturę ludzką na tyle ujarzmić, by nie była szkodliwa. By dało się w ogóle mieć życie społeczne. No i myślę, że był najbliżej prawdy z tych trzech panów. Ale chciałabym wrócić jeszcze do Hobbesa, z którym też nie sposób się nie zgodzić. Hobbes mówił o tym, że wszyscy jesteśmy egoistami, więc rozsądny egoizm jest najlepszą zasadą życia społecznego. Rozsądny egoizm, racjonalny altruizm, egoistyczny altruizm. Co to znaczy? To znaczy, że na swoją sytuację człowiek patrzy tak szeroko, że wie, iż dobrostan jego otoczenia, jego społeczności to dobrostan również dla niego. Po prostu. Stąd może być chory altruizm, o którym często się mówi, szczególnie w przypadkach takich jak kanał JTO, jak państwo socjalne, jak generalnie nadmierny, za duży socjal, wspieranie wyuczonej bezradności. Natomiast osoba myśląca egoistycznie, ale mądrze, dba o swoje dobro, dbając o dobro swojego otoczenia również. Stąd, po tym przydługim wstępie filozoficznym, można wnioskować, że faktycznie będziesz kimś innym, jeśli przejdziesz terapię. Jakaś cicia się stresuje, Jadziu. Chyba nie widać jej za bardzo. Będziesz kimś innym, ale to nie znaczy wcale, że staniesz się bestią. Dlatego, że tak, faktycznie z jednej strony jesteśmy egoistami. Jadzia! Jadzia! Zostaw! Z jednej strony jesteśmy egoistami, ale jesteśmy egoistami społecznymi, istotami społecznymi, w których interesie jest dobro społeczności. Ewolucyjne podstawy moralności, szczególnie polecam tutaj książkę Moralne zwierzę Roberta Wrighta. Swoją drogą, jeśli ktoś ma tę książkę, to ja swoją straciłam. A aktualnie ona tyle kosztuje, prawie 200 zł, że po prostu mnie nie stać na to, więc jeśli ktoś mógłby mi pożyczyć, to ja bym była bardzo wdzięczna. Tak więc to, co z nas wyjdzie, kiedy się pozbieramy, to niekoniecznie będzie jakiś dramat. Ktoś godny potępienia. Bezwartościowy, straszny i przerażający. To będzie po prostu osoba, która
trochę bardziej niż wcześniej potrafi żyć. Nie ma się co bać. Terapia, autoterapia, rozwój to nie jest zmienianie osobowości, to nie jest zmienianie charakteru, to nie jest zmienianie jakby rdzenia tego, kim jesteś. To jest docieranie do prawdziwego sensu twoich przekonań. Demaskowanie ich, demaskowanie iluzji, demaskowanie tego, co tobie i innym nie służy, co unieszczęśliwia ciebie i ludzi w twoim otoczeniu, co nie pozwala ci tworzyć dobrych związków, dobrych relacji. I to nie jest tak, że wszczepia ci się nowe poglądy. To jest w ogóle niemożliwe. Znaczy, jest możliwe w procesie prania mózgu, ale nie terapii. Tylko pozwala ci się zajrzeć, pozwala ci to zajrzeć w prawdziwą konstrukcję logiczną, również emocjonalną, przekonań, które kierują twoim życiem, którymi się kierujesz w życiu, i pozwala ci podjąć decyzję co do tego, czy ty nadal chcesz być kierowany tym właśnie przekonaniem. Czy też może, jeśli ono z nieświadomości zostanie udostępnione twojej świadomości i będziesz mógł rzeczywiście się z tym skonfrontować jako przytomny, dorosły, poważny człowiek, to odrzucisz to u podstaw i włożysz w to coś innego. Ale to nadal będzie przecież twoja decyzja. Nie jest tak, że terapia ci wszczepia poglądy, które są nie twoje. Nie jest też tak, że nie jesteś sobą, jeśli poglądy zmieniasz. Jeśli przekonania zmieniasz, przecież to jest rozwój. I nie potrzebujesz terapii do tego, by różne swoje poglądy i przekonania zmieniać. Wręcz byłoby fatalnie, gdybyś ich nie zmieniał. Jest nam takie powiedzenie, że tylko świnia, że tylko krowa nie zmienia poglądów. I w istocie człowiek, w którego głowie nic nie zmienia, jest zwierzęciem po prostu. Człowiek, który jest przekonany do tego samego i w ten sam sposób przez 20 lat, to jest człowiek oderwany od rozumu. Absolutnie nie rozwijający się. Więc poszerzanie myślenia jest chyba pożądane dla każdego zawsze i wszędzie. I nie ma powodu, by obawiać się, że terapia poszerzy myślenie w sposób, który jest nie twój. Zdarza się, że trafi się na psychologa lub lekarza, którzy naprawdę nie powinni wykonywać tego zawodu i którzy będą nam wpierali, że nie wiemy, kim jesteśmy. Będą nam dawali diagnozę zupełnie nietrafioną, leki zupełnie nietrafione w związku z tym, i będą pomniejszali nasze poczucie pewności siebie, osadzenia w świecie i kontaktu z własną świadomością i rozumem. I wtedy u takiego terapeuty czy u takiego psychiatry będziemy się czuć po prostu bardzo źle. Ta osoba będzie nas denerwowała, irytowała, drażniła w inny sposób niż terapeuta, który jest dobry. To znaczy, będziemy czuli przede wszystkim, że ta osoba mówi o czymś zupełnie innym niż my. Że interpretuje to, co mówimy, w sposób jakiś w ogóle niezwiązany z tym, co my mówimy. Bardzo kocham chabry. Kocham ten kolor. Będziemy czuli, że cześć Łatek, że się w ogóle nie rozumiemy z taką osobą.
że ona jest złośliwa. I oczywiście to nam się też może na początku terapii roić w sprawie zupełnie dobrego terapeuty. I tu jest taki pierwszy motyw, w którym trzeba sobie zaufać. Czy ja potrafię wybrać człowieka, który będzie mi pomagał? No jest to trudne, jest to pierwszy krok na głębokiej wodzie, który musisz sam wykonać. W każdym razie, jeśli przez długi czas twój lekarz czy twój terapeuta będą pogarszali twoje samopoczucie i tylko je pogarszali, to nie jest właściwa osoba, to na pewno. Mówię więc, że musisz zaufać sobie, potrzebujesz zaufać sobie. Jeszcze tego nie umiesz robić, jeszcze cię to przeraża, wiem o tym. Ale to jest niezbędne i konieczne. I co to implikuje tak naprawdę, taki pogląd? No, to implikuje pogląd równoległy, że w wyniku terapii, w wyniku wyzbycia się skryptów DDA, nie staniesz się jakąś straszną osobą, którą nie chciałbyś być. No bo gdyby tak było, to nie można by było powiedzieć, że możesz, a wręcz powinieneś zaufać sobie, prawda? Dlaczego? Dlaczego tak jest i skąd ta pewność? Jest prawdopodobieństwo, że jesteś osobą o zaburzonej osobowości, oczywiście. Tylko że zaburzenia osobowości to jest sprawa taka, tak poważna, że prawie nieuleczalna, a jeśli da się wyleczyć w jakimś danym przypadku, da się osobowość naprostować, no to ona też nie będzie szkodliwa już wówczas. Nie będzie miała tych unieszczęśliwiających sposobów reagowania i interpretowania. I będzie wszystko ok. Dlaczego więc pewność, że jeśli dojdziesz do tego, kim jesteś, to będzie dobrze, a nie właśnie źle? Ano dlatego, że nikt z nas jeśli nie jest zaburzony, nie jest przystosowany do tego, by być nieprzystosowanym. Dlaczego? Dlatego, że natura nie zmierza w kierunku tworów, które nie są w stanie same siebie utrzymać, bo natura jest systemem. I ona nie tworzy osobników, które w swojej konstrukcji, w swoich założeniach są niezdatne do funkcjonowania, do samoutrzymania i do utrzymania się w systemie, bo to by było po prostu bez sensu. Natura nie ma powodu tworzyć samobójców, nie ma powodu tworzyć nie wiem, trochę przesada taka, o, Grecja. Nie ma powodu tworzyć istot, których no, istnienie jest cierpieniem i powodem do cierpienia innych istot, bo system oparty o takie jednostki po prostu by się nie utrzymał. I oczywiście w wyniku setek tysięcy różnych czynników staje się tak, że wielu z nas jest bardzo niedostosowanych, ale nawet jeśli w tym rdzeniu, czyli w osobowości, jesteśmy tymi niedostosowanymi, to nie dlatego, że tacy mieliśmy być, tylko dlatego, że w wyniku właśnie kompilacji przeróżnych czynników tak się stało. W systemie są potrzebni psychopaci, są potrzebni mordercy. Brutalnie to brzmi i może właśnie psychopatycznie,
Ale tak po prostu jest. Samoregulacją systemu jest również anihilacja i destrukcja. Natomiast psychopata, człowiek skłonny do morderstwa, jeśli będzie zdrowy, to on będzie służył również na rzecz swojej społeczności. Jeśli kogoś oburza to, co powiedziałam, to niech sobie przypomni, czym jest Wojsko Polskie albo dowolne inne wojsko. I od kiedy towarzyszy taka instytucja ludzkości? Od zawsze oczywiście. Musieliśmy się bronić, czy to przed zwierzętami, czy to przed innymi plemionami, tak? Czy to przed ludźmi bardziej zaburzonymi. Więc nawet osoby psychopatyczne mają uzasadnienie dla swojego istnienia w systemie. Jak najbardziej mają. Osoby socjopatyczne o zaburzonej osobowości już niekoniecznie jest. To już jest zaburzenie, a nie natura, z jaką się rodzimy. Więc nawet jeśli w wyniku terapii okaże się, że jesteś psychopatą, to nie znaczy, że nie powinieneś istnieć i stało się gorzej. Tym bardziej, że jeśli jesteś psychopatą, to przed terapią, przed psychoterapią, przed zrobieniem ze sobą porządku raczej byłeś człowiekiem bardziej szkodliwym niż mniej. I bardziej nie będziesz. Wielu DDA jest przekonana o tym, że są ludźmi dobrymi, wrażliwymi, miłymi, cudownymi i terapia na przykład wyciągnie z nich agresję. Otóż nie. Ludzie, którym się wydaje, że są zawsze mili, niezdolni do gniewu, niezdolni do agresji, to są bierno-agresywne szuje, które nie biorą odpowiedzialności za własny mrok, które nie konfrontują się z tym, jakimi są świniami, a każdy z nas w połowie składa się z mroku, w połowie składa się ze złola i im bardziej to wypiera, tym bardziej mu to wychodzi bokiem, się ulewa po prostu jadem, bokami. Dlatego najbardziej przytomni, najbardziej godni zaufania są ludzie, którzy wiedzą, że są nie tylko dobrze, tylko że są ludźmi, a więc istotami dwoistej bardzo natury. Bo oni mogą kontrolować swoje zło, swój mrok. Mogą wręcz wykorzystywać swoje mroczne aspekty dobrze, a nie źle. Na przykład broniąc tego, co jest dla nich ważne, co jest dla nich cenne, kto jest dla nich cenny. Wkładając energię swojego gniewu w zmianę, a nie w zemstę. O, Łubin też ma przepiękne kolory. O, ale kadr. Pięknie. Wygląda jak marihuanę. Natura nasza jest taka, by umożliwić nam życie istnienie i to życie istnienie społeczne. Ponieważ jesteśmy gatunkiem społecznym, socjalnym. Więc nie wyjdzie z nas jakaś paskudność, bo wyjdzie z nas tylko to, co w nas i tak jest. I to, co w nas jest, jeśli jest nieuświadomione, to właśnie wyłazi, bo się o siebie upomina, bo nie umiemy tego kontrolować, bo nie umiemy tego zrozumieć. W wyniku terapii te wszystkie brzydkie rzeczy, które w sobie mamy, możemy zrozumieć. I nauczyć się z nimi obchodzić. Nawet zaakceptować i wtedy zacząć używać in plus, a nie in minus. Z pewnością u podstaw takiego lęku leży to, że po pierwsze słyszeliśmy wielokrotnie, że jesteśmy beznadziejni, straszni, nic nas nie będzie itd., itd. Po drugie, Eee,
widzieliśmy, że czasami, gdy nam po prostu puszczą nerwy i już nie możemy czegoś wytrzymać, to zaczynamy być bardzo destrukcyjni lub autodestrukcyjni. Ale to nie chodzi o to, że wtedy wychodzi z ciebie prawdziwa natura. To chodzi o to, że wtedy po prostu w wyniku frustracji przestajesz nad sobą panować. I niezaspokojone potrzeby i niezaspokojone cechy, niezrozumiane cechy, nieuszanowane cechy dochodzą do głosu. To nie jest tak, że ty cały czas nie jesteś sobą, bo się trzymasz w ryzach. Ty co najwyżej jesteś zamrożony, udajesz kogoś, kim nie jesteś i generalnie nic dobrego z tego nie wychodzi, bo jakby wychodziło, to byś był szczęśliwy i byś miał szczęśliwe relacje. A jeśli jesteś DDA, który chce iść na terapię, czy rozpoczął terapię, czy tam autoterapię, no to nie jest okej. Okay. No, nie czujesz się dobrze i nie masz dobrych relacji. Nie masz satysfakcjonujących związków z innymi ludźmi. Więc nie jest... Nie jest dobrze, nie musisz się bać, że zepsujesz to, co jest dobrze, bo dobrze po prostu nie jest. A pomysł, że będzie jeszcze gorzej, no jest lękiem przed zmianą po prostu. Jest lękiem przed tym, że jesteśmy beznadziejni. Tylko naprawdę nie da... Będąc osobą beznadziejną, nie da się udawać kogoś fajniejszego, niż się jest. To ci się może wydawać, że ty udajesz kogoś fajniejszego, ale w efekcie to jesteś beznadziejny i starasz się udawać kogoś udanego, kogoś fajnego, to jesteś wtedy tak naprawdę beznadziejny i żałosny i wszyscy to widzą i tobą pogardzają. I nie jest tak, że jesteś w stanie przekłamać swoją własną beznadziejność. Nie. Więc nie okaże się, że jesteś bardziej beznadziejny niż to wyglądało wcześniej. Możesz być co najwyżej mniej beznadziejny, no bo będziesz mniejszym frustratem. Kolejna sprawa, to my wszyscy czujemy się potwornie samotni. Szukamy drugiego, prawdziwego, realnego kontaktu z drugim. Mamy wokół siebie kulturę i propagandę sztucznej sztuczności, co plastikiem pogania. Mamy propagandę sukcesu, coachów motywacyjnych, których życie jest super udane, influencerów, którzy życie spędzają na wakacjach. I generalnie zmasowany atak przekazu, że wszystkim poza tobą się udało. I tacy ludzie, jeśli się im wierzy, to budzą zazdrość, budzą podziw, stają się jakoś tam autorytetem, chce się do nich sięgnąć. Ale oni nie budzą prawdziwej sympatii. Prawdziwą sympatię budzi człowiek, w którym widzisz człowieka, w którym widzisz siebie, w którym widzisz drugiego, takiego jak ty. A jeśli ktoś mówi o życiu, to jeśli jesteś człowiekiem odważnym i chcesz żyć naprawdę, szukasz jakiejś prawdy, a nie jakiejś kolejnej iluzji, w którą możesz uciec, to sięgniesz po tego człowieka, który jest sobą i mówi o sobie i za siebie, a nie opowiada jakieś smętne bzdury o tym, jak jest super i zawsze super. Więc widzisz, w drugim, który mówi szczerze i otwarcie, możesz zobaczyć siebie. W tym drugim, który się reklamuje, nie zobaczysz siebie. Więc jeśli czujesz do niego sympatię, jakąś bliskość z nim czujesz, to skąd pomysł, że w twoim wykonaniu byłoby to złe i bezwartościowe? A tak samo
prawdziwość jest cenna w tobie, co w drugim. Nie masz szans, żebyś był jakąś nienormalną spierdoliną, która dotąd w miarę dobrze udawała. Nie ma szans, byś się okazał człowiekiem złym, jeśli się obawiasz tego, jeśli nie chcesz być zły. No to im bardziej jesteś nieświadomy, im bardziej jesteś zakłamany, na wyparciu, na zaprzeczeniu, tym większa jest twoja skłonność do zła. Chociażby z głupoty, chociażby ze strachu, z braku odwagi cywilnej. A im bardziej jesteś świadomy, tym bardziej możesz panować nad tym, co robisz, a więc wybierać. Tak więc to nie terapia, a jej brak jest, niesie za sobą największe ryzyko tego, że nie będziesz sobą. Bo albo że będziesz okropną osobą. Bo mamy tyle w sobie demonów, że jeśli nie nauczysz się demonologii, to one po prostu mogą tobą rządzić, a ty będziesz je uważał za swoje ja. Nie wiem, czy uchwyciłam ten temat tak, jak chciałam. Nie wiem, czy wyraziłam się dostatecznie jasno. Czekam na feedback. Jeśli chcesz skorzystać z pomocy fundacji, głównie z autoterapii, to przeczytaj link pod filmem. No i jeśli chcesz wesprzeć działalność, to także to zrób. Przypominam, że fundacja utrzymuje się tylko dzięki waszej aktywności. Dzięki waszej pomocy finansowej, materialnej, pozamaterialnej, merytorycznej. Dziękuję bardzo. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem. Pewnie zdajesz sobie sprawę, że im mniej mainstreamowa jest organizacja, tym mniej finansowania zewnętrznego ma. Jeśli trochę nas znasz, to zdajesz sobie z pewnością sprawę, że nasza organizacja jest zupełnie nie mainstreamowa. Utrzymujemy się w zasadzie tylko z darowizn osób, którym pomogliśmy. Nie mamy poczucia, że tych osób jest mało i nie uważamy, że wpłacają nam mało pieniędzy. Niemniej jednak rzeczywistość Polski XXI wieku jest jaka jest. Wciąż szukamy nowych źródeł finansowania. Jednym z nich, może nie jakimś szczególnie mocnym, ale jednak jest funnymoney.pl. To taka organizacja, która inne organizacje pozarządowe wspiera, przekazując im cashback. Możesz być jedną z osób, które przy okazji zakupów będą nas wspierały w ten sposób. Możesz też nas wesprzeć jeszcze zanim zrobisz zakupy i zanim wydasz chociażby grosz. W jaki sposób? Po pierwsze, potrzeba, żebyś zarejestrował się na funnymoney.pl. Tu w prawym górnym rogu masz rozwijane menu, moje konto. Zarejestruj się. Ja teraz wybiorę zaloguj oczywiście, bo ja mam już konto. Możesz zalogować się też Facebookiem lub z konta Google. Sama twoja rejestracja nie przysporzy nam zysku. Potrzeba, żebyś zrobił jeszcze kilka rzeczy. Po pierwsze, wybierz organizację. Czyli nas. Gdy już wybierzesz przemocnie, klikasz wspieraj nas. A następnie zainstaluj przypominajkę. Przypominajka będzie ci wyskakiwała za każdym razem, gdy wejdziesz do sklepu, który przekazuje cashback w funnymoney. No, głównym takim sklepem jest Allegro. Ale jest ich o wiele, wiele więcej. Jest także Booking i różne inne portale, nie tylko sklepy. Instalując przypominajkę, już przekazujesz nam złotówkę, mimo że nic jeszcze nie wydasz. Ale możesz nawet przekazać nam 5 zł, nie wydając ani grosza. Wchodzisz w moje konto, moje darowizny. Tu są... wow, masz już 8 darowizn na łączną kwotę 1,90 zł.
Są to darowizny z naszych fundacyjnych zakupów na Allegro. Kwoty oszałamiające, wiemy, ale też nasze zakupy są po prostu oszałamiające. Dla tych z Was, którzy chcą się dowiedzieć, jakimi pieniędzmi obracamy, to są sprawozdania finansowe. Żeby przekazać nam 5 zł, to wybierz opcję, masz ją tutaj, po lewej stronie, zaproś znajomych do pomagania, ewentualnie tu na dole jeszcze, jak przewiniesz, to po prawej stronie, zaproś znajomych do pomagania, a dodatkowe 5 zł trafi do Fundacji Przemocnie. W jaki sposób możesz zaprosić swoich znajomych? Możesz ich zaprosić przez Facebooka, klikając tą niebieską ikonkę i publikując, link robi się automatycznie. Możesz też wpisać adresy e-mail twoich znajomych i wysłać do nich maila lub skopiować link i przekazać go. Kiedy z twojego zaproszenia ktoś się zarejestruje i zainstaluje przypominajkę, to nasza organizacja dostanie nie złotówkę, a 5 zł. Ja teraz kopiuję ten link i umieszczę go pod tym filmem i w ekranie końcowym postaram się. Wchodząc w ten link, rejestrując się na Funny Money i instalując przypominajkę w przeglądarce, bez wydania ani grosza, wpłacasz nam za pośrednictwem Funny Money 5 zł, za co Ci serdecznie dziękujemy.